Jesteśmy w Calgary, największym mieście prowincji Alberta w Kanadzie Zachodniej. Co roku w mieście odbywa się Calgary Stampede, festiwal trwający 10 dni. Z całego świata zjeżdżają się miłośnicy rodeo, a na ulicach dominują akcenty kowbojskie. W ogromnym centrum handlowym jest zadaszony park, ulubione miejsce mieszkańców, szczególnie w okresie długiej, surowej zimy. Calgary Tower. Z wysokiej na 190 metrów wieży można obejrzeć panoramę miasta. Calgary uzyskało prawa miejskie w 1884 roku. Leży na prerii u zbiegu rzek Bow i Elbow. Liczy około 1 250 000 mieszkańców. Jako pierwsze kanadyjskie miasto było gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich w 1988 roku. Stare i nowe hale miejskie. W głębi pod białym dachem w kształcie siodła hala sportowa na 17 tysięcy widzów. Centrum miasta leży na wysokości 1045 metrów nad poziomem morza. W Muzeum Glenbow można obejrzeć biżuterię, stroje i narzędzia Indian. Opuszczamy Calgary, jeszcze tylko rzut oka na skocznie olimpijskie i udajemy się w góry skaliste do Parku Narodowego Banff, najstarszego w Kanadzie.